Partnerem podcastu jest polska marka Sanprobi, lider probiotykoterapii, który wspiera edukację. Cześć, z tej strony Magda Hejkiewicz i witam się w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy dzieciństwo ma naprawdę na nas aż taki wpływ. W internecie możecie oglądać różne filmiki, które pokazują, jak na przykład to, co wydarzyło się w naszym dzieciństwie, może mieć na nas wpływ. I są często takie dwa główne rodzaje odpowiedzi: po pierwsze, o to o mnie o nie sądziłam, że to mogło mieć na mnie taki wpływ. Ok, to teraz rozumiem, dlaczego tak mam. I drugi typ y, odpowiedzi pod tytułem: Tak, zrzućcie wszystko na dzieciństwo, wszystkiemu są winni rodzice, jesteście dorosłymi dziećmi, nie możecie wziąć się w garść i tak dalej, i są takie dwie grupy osób, które najczęściej pod tego rodzaju filmikami się wypowiadają. I chciałam dzisiaj tak z merytorycznej, z psychologicznej strony, ale używając przede wszystkim takiego przyjaznego, opisowego języka, jakim to ja zawsze się posługuję, żeby opowiedzieć ci o tym, to jak to w końcu z tym dzieciństwem jest i czy rzeczywiście, jeżeli coś nam się w dzieciństwie wydarzy, to potem jesteśmy w jakiś sposób na coś skazani, na ile ma to wpływ, czy da się to odkręcić. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko co się tego tematu tyczy zostanie dzisiaj przeze mnie poruszone. I może zacznijmy sobie od tego, że żeby w ogóle lepiej zrozumieć ten temat, już tak z perspektywy osoby dorosłej, ja sobie tak często o tym myślę. I jak znam różne inne osoby dorosłe, które na przykład mają już dzieci, są to moi znajomi, jakaś moja rodzina albo po prostu ludzie, których nie wiem, obserwuję w internecie, którzy gdzieś tam, nie wiem, są w filmach, serialach i tak dalej, to tak sobie myślę, jak sobie myślę o moim dzieciństwie, ile rzeczy na przykład dla mnie było niedostępnych, nieosiągalnych, o ilu rzeczach ja nie wiedziałam, ile rzeczy ja nie widziałam, a patrzę sobie na przykład na dzieciństwa moich e, dzieci, moich znajomych, na przykład, i teraz nie stawiam tego w świetle e, pod tytułem, że ja nie wiem, ja miałam gorzej, inni mają lepiej. Nie, chodzi mi o taką perspektywę, że jak sobie patrzę na przykład na teraz kogoś, kto jest wychowywany, nie wiem, w dużym mieście, ja byłam w małym, i e, patrzę sobie na różnego rodzaju wartości, przekonania, na przykład, którymi kierują się ci moi znajomi, którzy te dzieci mają, no to sobie wyobrażam, że na przykład dla tego dziecka zupełnie co innego będzie takie normalne, naturalne. Oralne, coś, co w cudzysłowie e, się z mlekiem matki w rozumieniu, że będzie takimi komunikatami otaczane niż miałam to ja. I mi w taki sposób jakoś było tak sobie łatwo wyobrazić, co to znaczy właśnie. E, Obserwować trochę inne dzieciństwo, albo co to znaczy troszeczkę rozumieć to, jak dzieciństwo ma wpływ na naszą dorosłość. Ja też po ukończonych studiach psychologicznych oczywiście uczyłam się o tym od strony teorii, natomiast tak się lubiłam tak sobie taką perspektywę złapać. Teraz dlaczego ja to mówię? Mówię to dlatego i, i mówię o tej perspektywie, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę, że rzeczy, które zostaną nam pokazane jako pierwsze, powiedziane jako pierwsze, są dla nas prototypami. To znaczy, jeżeli na przykład e, pierwszą sylwetką kobiecą, którą zobaczymy w życiu jest sylwetka, nazwijmy to, nie wiem, szczupła, to ona będzie dla nas prototypem i my będziemy w naturalny sposób porównywać, że jak ktoś jest e, większy, no to jest sylwetką większą, ktoś jest mniejszą, to jest sylwetką mniejszą. Gdyby dla nas prototypem... E, Sylwetki była osoba powiedzmy o trochę większych rozmiarów, to mi moglibyśmy mieć przynajmniej na początku, do momentu zdobycia odpowiedniej ilości reprezentacji tego, co to może oznaczać, oznaczać kobieca sylwetka, mielibyśmy jakiś prototyp, do którego byśmy sobie coś porównywali. I jeżeli dla nas pewnym prototypem są pewnego rodzaju przekonania, przeżycia, jeżeli na przykład dla nas prototypem rodziny jest to, że rodzice się zawsze kłócili, to my jako dzieci będziemy naturalnie wychodzić z założenia, że okej, okay, tak widocznie wygląda rodzina, że tak wyglądają relacje. Jeżeli natomiast mamy prototyp rodziny, jako rodziców, którzy mówią do siebie w sposób bardzo wspierający, czuły, nie kłócą się, a przynajmniej nie tak często, to będziemy z góry uznawać słyszenie na przykład kłótni w innych rodzinach, jako coś, co odbiega od tego naszego prototypu, odbiega od tego w cudzysłowie normy, bo my jakąś normę dostaliśmy, jakąś normę przyjęliśmy z tym, co zostało nam dane. Więc jeżeli słyszymy krzyki gdzieś. Nie wiem, słyszymy o tym, że rodzice się kłócą. To dla kogoś, kto wychował się w rodzinie, gdzie się kłócono, pierwsza jego reakcja będzie taka: OK, przecież to normalne, a dla kogoś, kto doświadczył innego dzieciństwa, to będzie OK, no to nie jest normalne. tak? Ta normalna relacja, czy taka moja prototypowa, wygląda zupełnie inaczej. I teraz, jaki to może mieć na nas dalej wpływ? Ano taki, że jeżeli na przykład w dzieciństwie tak nam się zdarzyło, że jesteśmy pootaczani raczej takimi tak zwanymi dysfunkcyjnymi wzorcami relacji międzyludzkich, ludzie się kłócą, ludzie się obrażają, nie tylko mówię o rodzicach, ale w ogóle o naszym takim bliskim środowisku, no to my automatycznie też będziemy obserwować wzorce radzenia sobie na przykład z emocjami poprzez krzyk. I jak my również będziemy mieli w sobie jakieś emocje, z którymi sobie nie będziemy w stanie poradzić, to będziemy robić to, co robi środowisko. To jest to, że jak się wchodzi w, w wrony, to się kracze tak jak ona. I jeżeli to jest tylko jedyna reprezentacja radzenia sobie z emocjami, to my potem z tym bagażem tej reprezentacji będziemy iść dalej w życie. Bo będziemy na przykład spotykać ludzi, którzy mają inne, bardziej e, działające, bardziej e, adaptacyjne sposoby radzenia sobie z emocjami. Jak my się z taką osobą stykniemy, my, którzy krzyczymy, i druga osoba, na której wychowa która wychowała się w schemacie, że e, krzyk nie jest normalny, że krzyk, jakby kłócenie się nie jest czymś dobrym, to to ta osoba po prostu prawdopodobnie nie będzie chciała z nami nawiązać relacji, a my z kolei na przykład możemy sobie pomyśleć, ach, to taka, nie wiem, zagrzeczna na przykład dla mnie. Wchodzę tutaj już powoli w takie relacje międzyludzkie, bo wydaje mi się, że na tym najbardziej to widać. Zresztą być może słyszałaś bądź słyszałeś coś takiego, taką teorię czy taką poradę, że jeżeli non-stop na przykład wchodzimy w jakieś związki z innymi ludźmi. I w tych związkach, wpadamy na podobnych partnerów, to w pewnym momencie może to jest dla nas sygnał, że okej, okay, może trzeba by się było wybrać na przykład na terapię, żeby coś z tym zrobić, bo rzeczywiście jeżeli my mamy pewne prototypy, jeżeli my mamy pewien wzorzec, to my dopóki on nie zostaje przez nas uświadomiony, a uświadomiony zostaje przez nas właśnie na terapii. My sobie uświadamiamy w ogóle z jakich wzorców my wychodzimy. To możemy nieświadomie ten wzorzec powielać. Oczywiście tutaj mamy też nakładkę wielu czynników zewnętrznych, bo możemy mieć takie szczęście, że pomimo, mamy kiepski wzorzec wyniesiony z domu, to mamy bardzo dobre wzorce. Inne wzorce w naszym bliskim środowisku. Może nie mamy najprzyjemniejszych doświadczeń z domu, ale mamy wspierających przyjaciół, chodziliśmy na jakieś zajęcia pozolekcyjne, mieliśmy dużą wspierającą społeczność, i tak dalej, więc te nasze losy. To nie jest przesądzone, że jeżeli my wychodzimy z jakiegoś domu, to na pewno podzieje nam się w życiu tak. Natomiast jest pewne ryzyko, że dopóki my albo nie stykniemy się z innymi wzorcami, z innymi schematami funkcjonowania, nie wsiąkniemy trochę też w te inne, nie poznamy tych innych schematów funkcjonowania, będziemy funkcjonować tylko w tym jednym schemacie i on się stanie dla nas normalny, to my go będziemy po prostu nieświadomie powielać i na przykład możemy odrzucać w pewnym momencie osoby, które tutaj już wchodząc jeszcze głębiej w psychologię, mamy coś takiego jak style więzi. Ja zalinkuję do tego podcastu fenomenalny wykład, fenomenalny wykład jednej z moich pań profesor, która, która uczyła mnie na studiach z psychologii i to jest wykład właśnie o schematach, o traumach, o aleksytymi, czyli takim analfabetyzmie emocjonalnym. Gdzie ona tłumaczy na przykład style więzi, Że niektórzy z nas mają bezpieczne style więzi, czyli poszukują drugiej osoby, na przykład do stworzenia pary, która e, no właśnie działa w takim schemacie wspierającym. Nie boimy się bliskości, my potrzebujemy tej bliskości i się jej nie boimy, staramy się ją zbudować. Ale są osoby, na przykład to może wynikać właśnie ze stylu wychowania, które mają tak zwany pozabezpieczne style e, więzi. I w tym pozabezpiecznym stylu, z jednej strony my potrzebujemy bliskości, my jej chcemy, my do niej dążymy, ale z drugiej strony się jej boimy. I jak tylko ją zaczynamy dostawać, to na przykład ją odtrącamy albo uciekamy. Bo na przykład mieliśmy takiego pecha, że nasz jeden z rodziców, na przykład mama, była osobą, no mówiąc e, tak, wsadzając kogoś w etykietę na potrzeby na tego podcastu, ale nazwijmy osobą niestabilną emocjonalnie. Mam tutaj na myśli to, że my na przykład nigdy nie wiedzieliśmy, w jakim nastroju mamy zastaniemy. Bo. Raz przychodziliśmy do domu, robiliśmy jedną rzecz i była reakcja pozytywna, a potem robiliśmy dokładnie tą samą rzecz i była reakcja negatywna. Albo musieliśmy wracać ze szkoły i chodzić na szpilkach, bo nigdy nie wiedzieliśmy, czy przypadkiem kogoś tam nie zdenerwujemy. I tworzy się wtedy taki wzorzec, że my z jednej strony potrzebujemy tego rodzica, bo rodzic jest takim synonimem dla dziecka bezpieczeństwa, natomiast z drugiej strony to bezpieczeństwo zaczyna nam się równolegle też kojarzyć z odtrąceniem, bo nigdy nie wiemy, czy jak zrobimy coś dobrze w dobrej wierze, to nie nie zostaniemy z tego tytułu jakoś skwitowani negatywnie. Więc my z jednej strony tego pragniemy, z drugiej strony uciekamy. I potem, kiedy Wchodzimy w sposób nieświadomy w jakąś relację, gdzie ta druga osoba ma bezpieczny styl więzi i ona chce stworzyć tą bliską relację. My możemy właśnie prezentować taką postawę, że będziemy uciekać, że jak tylko robi się zbyt poważnie, to uciekamy, bo boimy się, że zaraz za tym nastąpi pewnego rodzaju odrzucenie. I to możemy realizować, możemy, nie musimy, bo ja też chcę podkreślić, że te wszystkie scenariusze, o których ja tutaj opowiadam, to są scenariusze, które mogą się zrealizować, ale wcale nie muszą. Nie da się ukryć. Że dzieciństwo ma na nas duży wpływ. Dzieciństwo ma na nas duży wpływ, dlatego że kształtuje nam pewne wzorce, czyli e, takie postawy, zachowania, sytuacje, sposoby radzenia sobie, sposoby mówienia, e, sposoby przeżywania pewnych, e, pewnych rzeczy, które dla nas stają się właśnie takim pierwowzorem i zdają, zna, stają się w cudzysłowie normalne, czyli takie, z którymi zetknęliśmy się jako pierwszymi bo słowo normalne to jest w ogóle bardzo ciekawe tak z perspektywy psychologiczno filozoficznej my się często posługujemy takim słowem że coś jest normalne bądź coś jest nienormalne nie ma definicji słowa normalne. Normalne może być takie, które właśnie zetknęliśmy się z nim jako pierwszym i stanowi punkt odniesienia. Normalne to może być coś, co występuje najczęściej w społeczeństwie, bo najwięcej ludzi tak ma, ma robi, więc uznajemy to e, za normalne. E, a to coś wcale nam może nie służyć, bo to, że ludzie coś robią w dużej ilości, wcale nie oznacza, że musi być dla nich dobre. Tak jak na przykład dla nas, w cudzysłowie, normalne w Polsce jest kultura picia alkoholu, ale. Nie odchodząc od tematu, bo trochę odbiegam, to jeśli chodzi o to nasze dzieciństwo, to my musimy mieć świadomość tego, że miejsce, w którym się wychowywaliśmy, otoczenie, które wtedy zaznaliśmy, relacje w naszej rodzinie, te takie Figury przywiązania, jak to się też w takiej głębszej psychologii mówi, czyli mama, tata, albo inne takie znaczące osoby, babcia, dziadek, ktoś, kto brał udział w naszym wychowaniu, oni kształtują pewne nasze podstawy, a dokładniej mówiąc, modelują, bo oni coś robią w jakiś sposób. My też chcemy się nauczyć czegoś robić, więc robimy to tak jak oni. I to jest dla nas pierwowzór, do którego my potem będziemy. Porównywać inne rzeczy. Ale dalej może być tak, że wychowujemy się na przykład w bardzo zróżnicowanym środowisku i na bardzo podobnym etapie zaczynamy widzieć nie tylko ten pierwowzór, ale widzimy też inne sposoby radzenia sobie, inne sposoby zachowania, inne sposoby rozmowy od innych osób, które są dla nas ważne znaczące. I na przykład od dzieciństwa dzięki temu pewną sobie wytwarzamy elastyczność, to znaczy wiemy, że na przykład nasi rodzice robią tak. Ale równolegle widzimy, że można robić jeszcze tak, tak, tak i tak. I my tą różnorodność dostajemy na różnym etapie naszego wychowania. Niektórzy dopiero w dorosłości. Ja tak miałam, jak wyjechałam na studia z dość małej miejscowości i pewne rzeczy, które były dla mnie nienormalne z perspektywy małej miejscowości, nagle, kiedy poznałam dużo więcej osób, bardzo dużo osób na przykład na studiach, stały się normalne. Mówię tutaj, mogę się podzielić takim Swoim osobistym e, doświadczeniem związanym na przykład ze spojrzeniem na osoby e, nieheteronormatywne, gdzie ja wychowana akurat w takim, a nie innym nurcie, nazwijmy to kościelnym, nie mówię, że cały, nie, nie, nie szukajcie w moich słowach czegoś, że cały Kościół jest zły, tylko ja tak po prostu taki miałam pierwowzór i dla mnie to było e, coś było normalne, coś było nienormalne. Dopiero wyjazd i zapoznanie się z różnymi punktami widzenia sprawiło, że okej, okay, to dla mnie z tamtej perspektywy nie było normalne, ale teraz jakby ten swój pierwowzór e, poszerzyła. I my na różnym etapie naszego życia się będziemy stykać z taką różnorodnością, i to będzie miało na nas wpływ, dlatego że im dalej w las, im jesteśmy starsi, tym też nam trudniej jest się tak uelastycznić poznawczo czyli uelastycznić w sposobie myślenia, w sposobie rozumowania, w sposobie zachowania. E, w pewnym momencie możemy nie być w stanie sami tego zrobić, potrzebujemy właśnie terapii, bo widzimy, że sposoby, wzorce naszego myślenia, wzorce naszego zachowania powodują w nas cierpienie. My nie chcemy się czymś martwić, a ciągle się martwimy. My nie chcemy myśleć negatywnie o świecie i o życiu, ale ciągle myślimy. My nie chcemy ciągle popełniać tych samych błędów, ale ciągle popełniamy. Nie jesteśmy w stanie sami tego zmienić i nie musimy być w stanie, nie ma takiego obowiązku. Możemy się skierować właśnie po profesjonalną pomoc. Do psychologa czy do psychoterapeuty. Ale sposób wychowania, dzieciństwo, środowisko to nie jest jedyna zmienna, która bierze udział w tym, jacy my potem jesteśmy. No bo każdy z nas jest inny, również pod kątem osobowościowym, temperamentalnym yy, i to też wchodzi w taką mieszankę, w taką wielką zupę. My tam będziemy dorzucać po kolei inne składniki. Trochę osobowości, trochę temperamentu, trochę zachowania, trochę przeżyć, na które nie mieliśmy wpływu. Trochę zmian miejsca zamieszkania albo mieszkania na przykład w jednym miejscu przez całe życie. I nam się będzie z tych wszystkich czynników, które się wydarzyły w naszym życiu, z tych wszystkich zmiennych, które mają na nas wpływ, nam się będzie gotowała taka zupa i z tej zupy będzie wynikało, że niektórym na Przykład, jest łatwiej pewne rzeczy zmienić, a innym jest trudniej pewne rzeczy zmienić, że inni lepiej odnajdują się w środowisku, w którym się dzieje dużo szybko, a inni się będą odnajdywać gorzej. I to nie znaczy, że ci pierwsi są lepsi, a ci drudzy są gorsi. Jesteśmy inni. Więc to, co mieliśmy w dzieciństwie, rzeczywiście ma na nas wpływ, ale wpływ na to, jacy jesteśmy, jak sobie radzimy, jak się zachowujemy, mają też wpływ. E Nasze czynniki osobowościowe, które po części są kształtowane przez nasze środowisko, ale po części nie są, po części są na przykład genetyczne. Więc tutaj ciężko o takie bardzo e, sztywne, że tak powiem, e, że tak powiem granice. Mają na nas wpływ różne doświadczenia, zwłaszcza te doświadczenia e, trudne, e, które też w pewien sposób kształtują to, w jaki sposób my się zachowujemy, czy w jaki sposób my e, myślimy. E, wpływają też po części na naszą elastyczność poznawczą, bądź jej brak. Wpływają na to, jak bardzo my potrzebujemy bezpieczeństwa, poszukujemy Bezpieczeństwa, poczukujemy go na przykład w kontroli, bo przeżyliśmy takie, a nie inne doświadczenia, które nam tą kontrolę zabrały, i tak dalej, i tak dalej. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorie, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać Tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka. Ale przechodząc do kolejnego ważnego punktu, jak już wszystko to wiemy, jak już wiemy o tej zupie, o tych gotujących się składnikach, to czy tak naprawdę to grzebanie w przyszłości, czy dowiadywanie się o tym, jak te schematy na nas wpływają tutaj w dorosłości, czy to jest rzeczywiście dla nas pomocne, czy to jest szukanie. Wymówek. No i wszystko zależy oczywiście od tego, jak do tego podejdziemy. To znaczy, czy podejdziemy do tego w sposób proaktywny, czy też w sposób nieproaktywny. Bo ja osobiście, ponieważ jestem z wykształcenia psycholożką i bardzo mocno siedzę w tych tematach psychologicznych, ja osobiście jestem bardzo dużą fanką i bardzo polecam. E takie trochę pogrzebanie w sobie, dowiedzenie się, jakimi my mechanizmami e, działamy, jakimi my schematami działamy, bo każdy z nas jakieś schematy przejawia. Dla mnie to jest trochę tak, że ja, jeżeli coś się, nie wiem, psuje w moim samochodzie, to ja wolę wiedzieć, z czego to wynika, żeby na przykład wiedzieć, jak tego uniknąć. Czyli, jakby mi się coś w samochodzie zepsuło, to ja bym zapytała mechanika, niech mi pan wyjaśni, co tam się w ogóle zadziało, żebym ja wiedziała. Jak to się stało, czy ja mam na to jakiś wpływ i czy ja mogę to zmienić? I tak w takim, z takiego punktu widzenia ja też postrzegam to szukanie w sobie. Mi osobiście też w moim życiu bardzo pomogło to szukanie w sobie, zresztą to szukanie w sobie jest elementem pomocy psychologicznej czy psychoterapii. W zależności od nurtu, zależy jak głęboko idziemy. Po co tam idziemy, jakie mają być z tego wnioski, i tak dalej. Niemniej, rozumienie, dlaczego ja taka jestem, dlaczego ja się tak zachowuję, dlaczego ja się martwię, a inni się nie martwią, dlaczego ja myślę o czymś, a inni nie myślą. Możecie inni też myślą, tylko ja o tym nie wiem, ale w mojej głowie ci inni nie myślą. Zrozumienie tego, z czego to wynika, że ja jestem, jaka jestem, daje mi dużo spokoju i daje ludziom bardzo dużo spokoju, bo oni wiedzą, ok, no tak po prostu mam, to wynika z tego. No i teraz właśnie, czy ja mogę coś z tym zrobić, czy ja chcę w ogóle coś z tym zrobić? Bo ja jako psycholożka, pomimo tego, że ja jako Magda Hajkiewicz zawsze mam e, jakieś swoje poglądy, jakiś swój punkt widzenia i mnie to wkurza. Że na przykład ludzie jakoś piszą. Natomiast ja jako psycholożka, zobligowana do umiejętności wchodzenia w buty innych osób i rozumienia różnych perspektyw, jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może widzieć takie treści, jak to właśnie jak nasze dzieciństwa wpływa na naszą dorosłość jako coś, co jest szukaniem wymówek, coś, co jest e, właśnie jakimś e, robieniem z siebie ofiary. Dlaczego? Dlatego, że my nie wiemy, jakie dzieciństwo miała ta osoba i być może u, e, to w niej poruszyło strunę e, związaną z tym, że miała trudne dzieciństwo, nie chciałaby absolutnie do niego wracać, a tutaj się w internecie dowiaduje, że to może mieć jakiś wpływ. A ona nie chce w ogóle mieć z tym żadnego kontaktu, bo, e, no bo nie chce. I podaję to jako przykład. Przyczyny mogą być zupełnie, zupełnie inne. Ja teraz nie chcę tutaj tłumaczyć z drugiej strony ludzi, którzy są po prostu w internecie chamscy, bo jeżeli ktoś przekracza pewne granice, to trzeba mu te granice wskazać i tych granic pilnować. Natomiast z perspektywy mnie, jako psycholożki, gdybym z taką osobą pracowała w gabinecie, to no ja się nie wykażę oceną absolutnie wobec tej osoby. Więc jest różnica ja jako Magda Hejkiewicz versus ja jako psycholożka w sytuacji gabinetowej, w sytuacji, kiedy komuś pomagam przez skakiwać jego własne trudności. Natomiast e, z mojej perspektywy to rozumienie z czego się biorą różne nasze problemy, trudności, deficyty po to, żeby potem móc to naprawić albo nie naprawić, jeżeli nie mamy takiej ochoty. Niemniej jest nam po prostu lżej, jeżeli my siebie lepiej rozumiemy. Mamy mniejszy lęk, jeżeli stajemy się dla siebie bardziej przewidywalni, bo nikt z nas nie lubi sytuacji nieprzewidywalnych, dlatego ratują nas fakty. Jeżeli my nie wiemy, jak jakieś zjawisko działa, na przykład ludzie się kiedyś bali zaćmienia słońca, bo myśleli, że to jest jakaś kara boska, natomiast jak do, doszła do tego wiedza i ludzie wiedzieli, z czego to wynika i zaczęli to przewidywać, no to już nikt się zaćmienia na ten moment, nie boi, bo każdy wie z czego to wynika. I ja to podobnie widzę w kontekście siebie. Jeżeli my na przykład mieliśmy tak, że wpadaliśmy w furię, albo wpadaliśmy w okropną złość, albo przejadaliśmy się czymś, objadaliśmy się czymś i nie rozumieliśmy dlaczego i to powodowało w nas cierpienie, to zagłębienie się w temy Andry swojej psychiki, swojego dzieciństwa, swojej przeszłości pozwoli nam zrozumieć, z czego to może wynikać? A jeżeli my to zrozumiemy, to to się stanie dla nas bardziej przewidywalne. A jeżeli się stanie bardziej przewidywalne, to będzie dla nas bardziej bezpieczne. My się będziemy czuć bardziej bezpiecznie, bo przynajmniej będziemy wiedzieli, czego się na przykład możemy w sposobie spodziewać i kiedy to zaćmienie słońca do nas dotrze, tak? kiedy się złoży jakiś tam kilka różnych czynników. Odpowiadając na pytanie tytułowe, czy dzieciństwo ma naprawdę na nas taki wpływ? Powiedziałabym, że dzieciństwo ma na nas duży wpływ, ale dzieciństwo nas nie skazuje na żaden scenariusz. To znaczy, my musimy wiedzieć, że my, nie ma sprawiedliwości w tej kwestii, bo niektórzy są wyposażeni w takie zasoby, że wychodząc z dzieciństwa w przeciągu roku są w stanie zrobić coś, co inni zrobią w 10 lat, dlatego że zanim e, poodcinają się od wszystkich e, szkodliwych, dla tych osób schematów. Zanim przepracują to, co inni dostali po prostu w pakiecie, to im mija 10 lat. Natomiast też te osoby e, nie warto patrzeć na siebie wtedy z perspektywy, że coś przegraliśmy, my też coś zyskaliśmy. Każde nasze doświadczenie, jeżeli już je przeżyjemy, jeżeli już e, przeżyjemy na przykład te trudne emocje, które z niego wynikają, warto się zastanowić, czego ja się z tego nauczyłam, co mi to dało, w czym mi to pomogło, co ja teraz o sobie wiem, albo co ja teraz wiem o świecie. I skoro to się już Wydarzyło to, wyciągnąć z tego wnioski. Więc my musimy mieć świadomość, że my nie mamy równego startu, i to nie jest tak, że zawsze na każdym etapie wystarczy chcieć, żeby móc. Nie. My się a, między sobą różnimy tym, z jakich domów wyszliśmy, z jakich sytuacji wyszliśmy. Jednym z nas będzie na starcie łatwiej, innym nam będzie trudniej, i tyle. Więc tak, dzieciństwo ma na nas wpływ, natomiast z drugiej strony nie skazuje nas, nie sprawia, że jeżeli my mieliśmy takie i takie dzieciństwo, to czeka nas tylko wariant A, B i C i nie ma żadnych innych wariantów. Absolutnie nie. My jesteśmy sprawczy, my możemy coś zmienić, my możemy zmieniać, możemy zmienić swoje zachowanie, możemy zmieniać swoje myślenie, możemy proaktywnie podchodzić do swoich trudności. Natomiast zachęcam też do dużej wyrozumiałości względem siebie, zwłaszcza jeżeli po przeanalizowaniu wyjdzie nam, że trochę tych trudności było, żebyśmy się nie porównywali do innych, bo inni mają inaczej. I nie mają inaczej, nie wiemy, z czym te osoby wyszły, nie wiemy, jakie te osoby mają osobowość, temperament, czym zostały obdarzone, a czym nie, nie porównujmy się, bo to nie ma sensu więc tak, dzieciństwo ma na nas wpływ, ale nie, nie skazuje nas na żaden konkretny scenariusz. My jako osoby dorosłe jesteśmy osobami sprawczymi, a jeżeli to sprawstwo nam się nie udaje. Jeżeli czujemy, że nie możemy przeskoczyć pewnych przeszkód, które albo nam pozostawiła po sobie przeszłość, albo sami sobie podkładamy, zachęcam do skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Szkoda naszego życia na to, żebyśmy cierpieli, naprawdę może być lepiej. Naprawdę są wykwalifikowane osoby, które mogą nam w tym pomóc. To tyle ode mnie. Dziękuję Ci bardzo za odsłuch. Standardowo, tradycyjnie zachęcam Cię do pozostawienia po sobie serduszka, łapki w górę, subskrypcji. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.